Anita, witam was dzisiaj ponownie na moim kanale. Dzisiaj widzicie po tytule, porozmawiamy sobie o tym, jak szukać pracy w młodym wieku, bo już w wieku 15-16 lat. Także jeżeli jesteście zainteresowani, jesteście w tym wieku, albo po prostu jesteście ciekawi, jakie ja mam tutaj pomysły na to, żeby tej pracy poszukać, no to koniecznie zostańcie ze mną i zapraszam was do oglądania. Na wstępie byłoby mi bardzo miło, gdybyście zostawili subskrypcję tutaj na dole już teraz, jeżeli wydaje wam się, że może coś z tego być i może ta relacja między nami być całkiem w porządku, tak bym była niezmiernie wam wdzięczna, bo powoli zbliżamy się już do 50 tysięcy subskrypcji i dziękuję wam za to. No i oczywiście zapraszam was na mój Instagram, gdzie razem ze mną możecie tworzyć te i inne makijaże też. Byłoby mi niezmiernie miło, gdybyście mi tam zaobserwowali. Co więcej, wszystkie rozdania odbywają się na Instagramie ze względu na to, że jest mi po prostu wygodniej to ogarnąć. Musicie mi to wybaczyć, ale tak mi po prostu jest wygodniej, dlatego też was tam odsyłam, bo tam właśnie robię dla was rozdania. No i tak, myślę, że tyle będzie z ogłoszeń parafialnych. Możemy przejść do tematu odcinka. Ja mam tutaj swój planer, bullet journal stworzony z kalendarza Steigera. Właściwie to z zeszytu z kropki Steigera. Nazywajmy rzeczy po imieniu, bo to po prostu jest zeszyt w kropki. No i dobra, zacznijmy od tego, że ja pracować zaczęłam w wieku 15 lat. Wtedy pierwszy raz podjęłam się pracy. Teraz mam lat prawie 20, bo przypuszczam, że pojawią się tu nowe osoby, które widzą mnie pierwszy raz na oczy ze względu na okres wakacyjny, który się zbliża i pewnie będziecie szukać tej pracy. Więc ja mam w tym roku 20, 3 czerwca kończę. No i pierwszą pracę miałam w wieku już 15 lat. Wtedy pomagałam u mamy w firmie, więc to nie była taka, wiecie, typowa praca, natomiast właśnie pomagałam w firmie, w której aktualnie pracowała moja mama. Ja tam pracowałam przez 2 tygodnie normalnie, tak jak każdy inny pracownik, na dobrą sprawę. No i tak, moi drodzy, tak się zaczęła moja przygoda. Potem pracowałam jako hostessa, czyli wiecie, różnego rodzaju eventy, rozdawanie próbek, takich wiecie, rzeczy do jedzenia w marketach, innych tego typu rzeczach. Potem pracowałam przez dłuższą chwilę w jednej z restauracji w Łodzi, jako kelnerko, barmanko, podawaczka i w ogóle od wszystkiego byłam. No i potem jeszcze pracowałam w Żabce przez 2 miesiące. No i w zeszłe wakacje nie pracowałam, powiedziałam sobie, że to będzie rok, kiedy odpocznę, ale 2 lata temu pracowałam jako pracownik w sieciówce, ja pracowałam w Kropie. No i teraz tak, zastanawiałam się, czy poruszać temat tego, jak wyglądały te prace w tym odcinku, ale wydaje mi się, że to nie jest ta tematyka i jeżeli chcecie, to ja wam opowiem o pracy w Żabce, w sieciówce, w restauracji, w osobnym odcinku, bo uważam, że tak będzie po prostu nam wygodniej. Jeżeli będziecie chcieli posłuchać o tego typu pracach, no to po prostu się do niego udacie, a jeżeli nie, to zostaniecie tutaj, no bo tutaj podam wam, jak tej pracy szukać. Ja mam dosyć bogate CV jak na swój wiek, powiem nawet, że bardzo bogate, mam wrażenie. I generalnie rzecz biorąc, rzeczą, którą ja bym się kierowała, to po prostu nie dać się wykorzystywać. No bo niestety pracodawcy wykorzystują fakt, że jesteśmy młodzi, że chcemy pracować. Jakby też musimy pamiętać o tym, że do 16 roku życia te wymogi pracy dla nas są zupełnie inne. Po 16 roku życia, do 18 roku życia tym bardziej są inne. Więc jakby my oficjalnie możemy pracować dopiero od 18 roku życia, tak na dobrą sprawę. I wtedy możemy pracować w pełnym wymiarze godzin. I wtedy dopiero możecie zacząć pracować w pełnym wymiarze godzin od 8. No i nie dajcie się, to jest taka moja rada z czystego serducha, nie dajcie się wykorzystywać tak, jak ja się dawałam wykorzystywać co po niektórych pracach i nie idźcie za marną stawkę tylko dlatego, że możecie pracować. Tak jest moje zdanie. Bo ja się dałam wykorzystywać za 6-7 zł i nie chciałabym, żebyście wy się dawali wykorzystywać, bo ja wiem, jaki ja mam teraz stosunek do pracy fizycznej i jak bardzo ciężko mnie przekonać do niej i jak bardzo jej nie chcę. Tak się zraziłam poprzez te prace, które wykonywałam. No ale tak jak mówię, więcej mogę wam powiedzieć w osobnym odcinku, no bo to jest temat na dosłownie cały odcinek.
to taka rada ode mnie, żebyście się nie dali wykorzystywać, to przede wszystkim. No i teraz tak, jeżeli nie macie lat 18, macie lat 16 do 18, czyli ten okres pomiędzy, to najfajniejsze będą dla was hostessy i to niekoniecznie muszą być kobiety, bo mężczyźni również, panowie, możecie być hostami, także tutaj jakby nie ma żadnego, wiecie, lekceważenia płci, bo i kobieta, i mężczyzna możecie być hostessą, hostem, jakby nie było. To są fajne ogłoszenia, bo to są fajne pieniądze za małą ilość pracy, dlatego że to jest na przykład jeden weekend i to naprawdę są fajne pieniążki, także to bym polecała. Roznoszenie różnego rodzaju ulotek też już w tej chwili jest całkiem spoko płacone. Jeżeli macie właśnie od 16 do 18 rozdawanie napoi bezalkoholowych, co prawda, bo nie możecie jakby rozdawać alkoholowych, ale bezalkoholowych jak najbardziej i tego typu rzeczy, pomoc w kawiarniach, pizzeriach, typu kelnerstwo, też z tego co wiem, młodzi ludzie właśnie do 18 roku życia są zatrudniani. I teraz tak, ja to mówię po pierwsze ze swojego doświadczenia, po drugie, nie mam żadnego doświadczenia, czy wykształcenia prawnego. Nie wiem, czy to jest legalne, czy jest nielegalne. Nie wiem w ogóle, jak to wygląda prawnie. Mówię wam tylko to, co mi się udało wyszukać w internetach i to, co mówię z własnego doświadczenia. Więc tak, pomoc właśnie w kawiarniach, pizzerniach, lodziarniach, wszelkiego tego rodzaju rzeczach, bez problemu, myślę, pracę już znajdziecie. I co my tu mamy dalej? Jeżeli chodzi o pracę w gastronomii, no to chciał, nie chciał, wypada mieć książeczkę sanepidowską. Dlaczego? Dlatego, że jest ona wymagana do pracy w gastronomii, od tego w ogóle zacznijmy. Nie wszędzie jej wymagają, a powinni. Tak to mniej więcej wygląda. Także warto zrobić sobie tą książeczkę sanepidowską, kiedy już się decydujecie na poszukiwania pracy i ogólnie na pracę, ze względu na waszą wygodę w poszukiwaniu jej po prostu. Z tego co wiem, książeczkę w tej chwili robi się raz i po prostu co roku robicie badania i ta książeczka się odświeża. Jeżeli jest jakkolwiek inaczej, to fajnie będzie, jeżeli dacie znać na dole w opisie, bo to są rzeczy, które mi się udało znaleźć. No i tak, CV. Fajna sprawa, przydatne, bardzo przydatne. Ja polecam kreator CV na pracuj.pl. Nie, to nie jest film sponsorowany. Sama tam tworzyłam swoje CV kilka lat temu. Jest to o tyle wygodne, że sami, że jakby program za was update'uje to tak naprawdę. Co więcej, pracuj.pl też jest stronką, na której są ogłoszenia, także to jest ten plus. No i właśnie w kreatorze CV możecie bez problemu stworzyć sobie CV w danym wzorze, że tak powiem. I to jest bardzo wygodne, drukujecie, macie CV, macie z głowy. Generalnie rzecz biorąc, polecam wstawić tam swoje zdjęcie, ale może niekoniecznie jakieś takie randomowe selfie, tylko takie zdjęcie, kiedy patrzycie na wprost, widać was całych, tak mniej więcej do ramion, żeby po prostu przyszły pracodawca miał obraz tego, jak wyglądacie, co by mu ułatwiło wybór. No i co? List motywacyjny. Z tego co ja się orientowałam, z tego co ja szukałam pracy, to uwierzcie mi, nikt ode mnie listu motywacyjnego nie wymagał. Nawet kiedy składałam CV do sieciówki, więc nie jest to potrzebne, ale jeżeli sobie napiszecie i będziecie takowe mieli, to będziecie mieli je z głowy i ewentualnie, gdyby pracodawca was o nie poprosił, to po prostu dajecie i nie musicie się niczym martwić. To napisanie go to jest dosłownie godzina góra, także na spokojnie. Tego jak się pisze list motywacyjny macie od gruma w internecie, także tutaj też bez problemu. No i co? Przechodzimy do najprostszej rzeczy, czyli gdzie szukać pracy. Ja w sumie polecam najbardziej OLX i szczerze mówiąc, tamte ogłoszenia są najczęściej update'owane i najłatwiej znaleźć takową pracę, ale ostatnio miałam przypadek, że moja przyjaciółka, która kończy w tym roku technikum, znalazła sobie ogłoszenie właśnie, że poszukują technika na Gumtree, także zapomniana stronka, a jednak dalej funkcjonuje. Oprócz tego polecam wam zajrzeć do Gratki, po prostu do gazety, takiej papierowej, nie w internecie. No i jeszcze grupki na FB, jak najbardziej, jest od groma grupek, z którymi miałam problemy techniczne, już do was wracam. Oprócz grupek na Facebooku polecam też agencję pracy. Sama z jednej do jakiegoś czasu korzystałam, a ja akurat korzystałam z agencji Jobman. Tam czasami pojawiały się oferty właśnie na pracę w GoSporcie albo coś takiego i właśnie z tego korzystałam, a byłam też na inwentaryzacji na noc i nie polecam. Boże, w wielu miejscach już pracowałam. Powiem wam szczerze, że im dłużej wam opowiadam, tym więcej mi się przypomina. No i słuchajcie, prawda jest taka, że
najłatwiej będzie znaleźć Wam pracę, przeglądając ogłoszenia i szukając czegoś dla siebie i rozsyłając CV. No bo kurczę, żadna praca sama do Was nie przyjdzie tak naprawdę. I właśnie jak już będziecie mieli list motywacyjny, CV, książeczkę sanepidowską, to tak naprawdę już macie otwarte drzwi do tego, do poszukiwania pracy i żeby tą pracę bez problemu znaleźć. I jakby zdaję sobie sprawę, że nie powiedziałam nic tutaj odkrywczego, ale Wy sobie nawet nie zdajecie sprawy, ile ja dostałam pytań, jak znaleźć pracę w młodym wieku, jak szukać pracy i tak dalej. I aż byłam w szoku, bo ja jak szukałam właśnie sobie pracy, to ja po prostu poszłam tymi krokami i ja sobie rozsyłałam CV, czekałam aż ktoś się odezwie i właśnie w ten sposób znajdowałam sobie pracę. A tutaj jednak trzeba było pomocy i żeby to w jednym filmie się znalazło. Gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania albo jakaś kwestia nie została wyjaśniona, no to koniecznie napiszcie mi to w pytaniach na dole. Pamiętajcie, że odpowiadam na praktycznie wszystkie komentarze, jakie się pojawiają. Zostawiam serduszka, odpowiadam, jestem z Wami. Ostatnio trochę mniej ich przeglądałam, bo miałam troszkę dłuższą przerwę, ale jak tylko wrzucę najnowszy film, no to przeskroluję te od tych najstarszych i odpiszę Wam także na spokojnie. No i tak, moi drodzy, to było już na tyle w tym odcinku. Dajcie mi koniecznie znać, czy taki odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. Bardzo mi miło będzie, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście mojego kanału, to właśnie teraz go zasubskrybujecie. A ja już na dzisiaj się z Wami żegnam i widzimy się już niedługo w następnym odcinku. Także to by było już na tyle. Do zobaczenia i cześć!